Jesteśmy w Warszawie, na Woli, przy ulicy Górczewskiej 32, koło wiaduktu kolejowego. Jest 21 listopada 2009 roku. Za chwilę spotkamy się z panem Czesławem Adamusikiem, który opowie nam, co działo się w tym miejscu 65 lat temu w sierpniu, na początku sierpnia, w czasie pierwszych dni powstania warszawskiego. Wyprowadzili nas z domu, grupę 100, może 120 osób. Wyprowadzili ulicą Gostyńską, doprowadzili do ulicy Górczewskiej i tu po wiaduktem kolejowym przeszliśmy i wprowadzili nas tutaj właśnie na to podwyższenie, na ten plac. Tu był chodnik, ustawili nas tyłem do Górczewskiej, do szeregu. Naprawdę przed nami stały tutaj jakieś 2 metry przed nami 4 karabiny maszynowe CKM. Właśnie w tym miejscu, gdzie pan pokazuje? Tak. Przed nami był mur na, i w miejscu tam mniej więcej jak ten budynek czerwony stoi, był mur. Prawa strona tego pola to był budynek czteropiętrowy. Tak był mniej więcej jak tutaj. On stanowił taką naturalną ścianę, bez okien był, bo to był tył budynku. Tam był mur, ten mur dochodził do tego budynku. No i tam była po prostu wolna przestrzeń, tory kolejowe i te. A na tym placu tu rosły kartofle, ale już były tak zdeptane, bo tutaj widocznie kilka grup było i rozstrzeliwali przed tym, że one były takie przygniecione. Myśmy pod tym murem, jak spojrzeliśmy, jak nas tu ustawili, były dwie sterty trupów. Widocznie przed nami była już egzekucja. Do tych trupów musieli pole oczyścić, żeby było wolne. Czekali na nas pewnie. I tych trupów powrzucali, wyprzątnęli pod tym murem. Niektórzy jeszcze żyli pewnie, byli ciężko ranni, bo jak myśmy stali tutaj i czekali, nie wiedzieliśmy, co jeszcze będzie. Widziałem, że głowy niektórych mężczyzn, jednego mężczyzny ponosił głowę pośród tych trupów i patrzył na nas, co się będzie z nami dziać. Strzeliwano i po lewej stronie Górczewskiej, i po prawej. Także te popioły. I tutaj tych ludzi to rozstrzelili, prawdopodobnie, nie wiem, bo mnie wtedy nie było, te popioły wywozili, ale prawdopodobnie są te popioły po przeciwnej stronie, bo tam były bardzo dużo rozstrzelili i tutaj też. Ustawili nas tutaj na chodniku, który chodzi przy ulicy, tyłem tak do ulicy. Najpierw powiedzieli, że będą kękarki sprawdzać, prawda? Matka wyjęła, kękarkę w ręku trzymała, ludzie też powyjmowali, była nadzieja, że nas nie rozstrzelą, bo już strach nas ogarnął, jak widzieliśmy te 4 CKM stoją wycelowane w ten płot murowany. Gdzie te CKM tutaj? Tak, tutaj, w tą stronę wycelowane właśnie. I jak zobaczyliśmy te trupy jeszcze pod tą ścianą, to byliśmy przekonani, że i my chyba też taki los czeka. Ale jak tą piękartę powiedzieli, żeby przygotować, jakaś nadzieja wstąpiła, że nie będą rozstrzelać, a po paru minutach powiedzieli, że wszelkie złoto, jakie ktoś ma, kolczyki, obrączki, jakieś przedmioty złote, żeby oddać. No i matka odpięła kolczyki złote, zdjęła obrączkę i czekała. Jeden z Ukraińców zdjął czapkę i chodził wzdłuż tego szeregu. Każdy rzucał to złoto. Matka wrzuciła też, co miała. I wtedy dopiero, kiedy zebrali i te wszystkie złote przedmioty, powiedzieli, że pod mur krzyknęli. No i wtedy dopiero się zaczęła się straszny płacz, krzyk. Jedni prosili, wołali, nie zabijajcie nas, inni klękali przed nimi, żeby nie rozstrzelali. Inni ich krzyczeli na nich, inni się modlili, inni ich wyzywali różnymi przezwiskami. Ale oni nie, tylko żeby iść. A myśmy stali, nie ruszali się w ogóle. Bo nie chcieli po prostu iść. No to oni od tyłu nas zaszli, popychali karabinami, kolbami karabinów, popychali nas wszystkich, popychali na to pole. Myśmy stanęli tak grupkami, tak głównie grupki takie rodzinne, bo to były całe rodziny, były matki z dziećmi.
w poduszkach, znaczy dzieci w poduszkach na ręku mieli, w różnym wieku dzieci byli, szkolne i tak dalej. I ja tu pędzili, takimi grupkami się rozstrzeliliśmy po tym całym polu. No i oni nam krzyczą dalej, iść pod mur, a myśmy pod mur nie chcieli już iść. Wtedy dopiero dopadli do tych CKM-ów tutaj ustawionych, położyli się, mieli tak po nas zamiar strzelać. Ktoś z tych naszych, z tej naszej grupy krzyknął: kładźcie się na ziemię, bo będą strzelać. To myśmy wtedy, oczywiście wszyscy się położyli i twarzą do ziemi, plecami do góry. Także i oni dopiero już przy tych karabin maszynowych nie mogli strzelać, bo były ustawione na nóżkach, tak akurat na wysokości tego muru, tylko weszli wtedy między nami, chodzili między nami i strzelali. Ja nic nie widziałem, w ogóle pod twarzą do ziemi leżałem. Matka leżała po mojego boku, po prawej stronie. Troszkę tak była wyżej niż ja leżała, bo akurat na podwyższenie z tych kartofli tych będzie leżała. A ja leżałem koło matki. Matka mi lewą ręką objęła tak mnie za szyję. Ja matki trzymałem za palec tutaj, mocno ściskałem i czułem, jak jej bije puls. A jak oni weszli po raz pierwszy, zaczęli strzelać między nami, chodzili, strzelali. No i tam dużo razy zabili, inni byli ranni. I tak postrzelali może 20 minut. Potem odeszli, z powrotem tu do ulicy odeszli. A tam niektórzy w międzyczasie krzyczeli: dobij, inni bluźnieli na nich, inni się modlili. No różne reakcje były ludzi. Ale ja potem po chwili poczułem, że u matki tak jakby we wnętrznościach jakby jakieś się gotowało, jakie bulgotanie było w brzuchu. I ten puls zaczął coraz wolniej bić. Tak mniej i mniej potem w ogóle przestał bić. Ja wiedziałem, że matka nie żyje jeszcze. Odezwałem się do matki, bo widziałem, że ich tu nie ma, tylko tu stoją. Pytam się: mamo, żyjesz? Matka nie, cisza. To ja matkę potrząsnąłem na ten palec. Mówię: mamo, żyjesz czy nie? Cisza. Po chwili poczułem cały ten bok mokry, bo ta krew od matki wpłynęła mi na prawy mój bok. Miałem nogę pokrwawioną, ubranie pokrwawione, a lewą ręką, jak ja matkę prawą trzymałem kciuk, trzymałem za dentą, miałem swoją lewą rękę, miałem wyciągniętą. Miałem siadniętą krew, siadniętą od sąsiadów, a strzelać ta krew bryzgała, osiadała mi na rękę. I oni prawdopodobnie myśleli, że ja nie żyję już, bo się nie ruszałem. Tu miałem siadniętą krew, a tu miałem cały bok we krwi po prostu, zmoczony od matki. Panie Czesławie, przepraszam, proszę przypomnieć, ile miał pan wtedy lat? Miałem wtedy 13 lat. I potem za chwilę przyszli po raz drugi. No i znowu patrzyli, kto żyje, to dobijali, albo dobili tego, co jęczał, dobił, wołał, to na ogół nie dobijali, kogo zostawiali i następnie. I tak się ludzie właśnie ucieszali, bo coraz mniej żyło. Potem pochodzili znowu przez 20 minut, i odeszli znowu do ulicy. I potem po pół godziny znowu już przyszli. To tak trwało od godziny gdzieś pierwsza, może w obiad, może przed pierwszą, 12:00. I to trwało, aż się ściemniło, do wieczora. To może byli ze 6 razy. Potem jak ostatni raz przyszli, pochodzili między nami i nikt już się nie krzyczał, nie wołał dobi, bo już nikt nie żył. Widocznie stwierdzili, że już nikt nie żyje. I odeszli, już nie przychodzili, bo się szarówka zrobiła. Ja z tego wszystkiego potem przysnąłem, obudziłem się, to nie wiem, która godzina mogła być, ale jak się obudziłem, to patrzę, widna noc była księżycowa, księżyc świecił i tu z tyłu, tam gdzie rozstrzeliwali, to prawdopodobnie taki duży barak, gdzie jak rozstrzeliwali, to tych trupów do tego baraku. Tam zostali. Było drugie miejsce, gdzie rozstrzeliwali. Drugie miejsce rozstrzeliwania. I tam się paliło. Tu księżyc świeci, naokoło widno. Mówię, jak tu uciekać? A myślałem po prostu uciekać tędy, dojść potem z tego placu w stronę torów i potem się poderwać, bo już tak wieczorem tak mało tych Niemców było widać, Ukraińców. Poderwać się przez tory, przelecieć, uciekać do Śródmieścia. Tak? Takie miałem zamiary, ale przysnąłem, jak na złość, przysnąłem, a potem się obudziłem, słyszę jakiś szelest łęcin.
i od tej strony, od strony muru, przechodzili tam przed moją głową, tam akurat przechodzili, cztery osoby. Były takie dwie dziewczyny po 19 lat, może miały. Chłopak ode mnie starszy, może o 2 lata, miał 15 lat. No i jedna kobieta była tak ze 40 lat mogła mieć i miała, była ranna, ta jedna osoba była tylko ranna, miała w łydkach takie dziury, żeby pięść można było włożyć. I ko mnie stanęli przed głową, odpoczęli trochę, słyszę, że polska mowa, to ja wtedy lekko podniosłem głowę, oni zobaczyli, że ja też żyję. Pytałem się, żyjesz? Mówię, tak, ja mówię, no żyję. A mówi, ranny jesteś? Mówi, nie. To chodź, dołącz do tam, będziemy uciekać. To dołączyłem do nich, wysunąłem się od pocztywnej ręki matki, dołączyłem do nich, no i szliśmy w tym kierunku, w kierunku torów, żeby po prostu przygotować się do ucieczki. Ta kobieta, która była ranna w nogi, powiedziała, to wy uciekajcie, a ja tu już będę, bo dlatego, że ja już tak jestem odpaliona, że nie mogę iść nawet, że nie mogę iść. No to myśmy nawet odpoczniemy troszkę i przelecimy. Ale tak żeśmy odpoczęli, że usnęliśmy i to wszyscy usnęliśmy. Ja się pierwszy obudziłem, a taki zaroślak, tak odpoczywaliśmy, zielsko było dosyć takie wysokie. Tu był dół jakieś 1,5 metra wykopany, my po tego dołu żeśmy tam w tym zielsku tak się schowali. W tym miejscu ten dół mógł być? Tak pan pamięta, gdzie tu pan, ten... Tutaj był tak, gdzieś z boku, tak bliżej torów, ale jeszcze na tym placu był ten dół. Myśmy tak się przyczaili, żeby potem w pewnym momencie, jak odpoczniemy, to tego wyskoczymy, to i blisko było do chodnika, do tego nasypu i przelecimy. Ale mogą nas rozstrzelać, może jakieś waha być. A ja mówię, no, jak nie zginiemy tam, to zginiemy tu, jak zobaczą rano, tutaj rozstrzelą. Mówię, to trudno, trzeba ryzykować, prawda? Ale żeśmy usnęli. Ja pierwszy się obudziłem, myślałem, że taka widna noc jest, mówię, ale potem zorientowałem się, że to już ranek, że właśnie księżyca nie widać, a rozwinia się. I kiedy myśmy leżeli w tamtym polu, jak ten niebieski, mniej więcej taki ten dół był wtedy. Ale gdzieś, gdzie ten kontener, tak? To kontener, tam może tak, może troszeczkę bliżej. Może podejdźmy tam kawałek. Będzie który trochę, to był sierpnia? Więc... To był 5 sierpnia. Pierwszy dzień egzekucji, tak? Tak. 5 sierpnia 1944 roku. No może on tak blisko nie był, ten jest za bliżej. Ten kontener to nie, to bliżej tak tutaj w tym miejscu. Także mieliśmy do tego chodnika, potem był ten taki, droga taka była i ten nasyp. Przed tym nasypem kolejowym był chodnik, tak? Wzdłuż tak, ale z tej nasypu. Strony był chodnik, a potem była taka wgłębienie, taka droga piaszczysta była dla samochodów po prostu. I za tą piaszczystą drogą od razu u nasyp. I przed ten nasyp mieliśmy uciekać. On tak gdzieś w tym miejscu był ten dół. I jak rano, jak uklęknąłem, patrzę, oni śpią, te pozostałe osoby, wszystkie cztery osoby. To ja w takim razie uklęknąłem i się tak rozglądam, mówię. Coś, nikogo nie widać, cisza, Niemców, te Ukraińców nie widać, mówię. A to co tu robi? No tak jak spojrzałem w stronę, tam te warsztaty kolejowe są, a tam z tamtej strony, ni stąd, ni zowąd, znalazł się Ukrainiec jeden. Jedzie tak w stronę tych trupów, bo te trupy tu leżały właśnie, a myśmy już tak przeszli dalej do ucieczki. Idzie w stronę tych trupów, a zobaczył mnie, że ja klęczę. Stanął, 20 metrów może było ode mnie, stanął się na mnie, patrzy, a ja się tą bierze karabin do oka i do mnie zaczyna celować. W tym momencie ja nie wydałem ani nawet jednego dźwięku, prawda? Te cztery osoby pozostały się podniosły i to razem się podniosły. On był w takim momencie, zobaczył, że one się podniosły, opuścił karabin. Jakby zdziwiony był, że rozglądał się naokoło, czy jeszcze ktoś nie żyje i tak dalej. I to był moment taki, że właśnie to właśnie zostaliśmy przy życiu, że jak on potem się rozejrzał i zobaczył, że tu nikogo nie ma i dalej, no już podszedł do nas parę metrów i do nas wszystkich zaczął, no już karabin podnosi i chce nas zabić. A te dwie dziewczyny takie po 19 lat wtedy miały, zobaczyły, że on ma zamiar strzelać, zaczęły krzyczeć. Krzyczeć, nie zabijaj nas, a ten nie jest, tylko mierzy do nas. Aż tam w pewnym momencie usłyszeliśmy halt, że krzyknął halt. A tym tam chodnik był za tym właśnie, wzdłuż tamtego chodnika, tym chodnikiem od strony tych warsztatów królewskich przyszło trzech oficerów niemieckich, szło. A jak on krzyknął halt, to ten Ukraińca opuścił karabin. Opuścił karabin i spojrzał na tych Niemców,
i zobaczył, że ci Niemcy kiwają palcem, że wołają na to. Jak zobaczył, że oni nas wołają, to poszedł dalej w stronę tutaj trupów, a my staliśmy i szliśmy do niego. Mieliśmy ze 20 metrów do tego chodnika. A ta kobieta ranna, myśmy jej pomagali, dwa kroki uszła i upadła. Poniosła się, no już dwa, trzy kroki, no już upadła. Ona nie miała siły dojść, ale jakoś ją tam doprowadziliśmy do tych Niemców. Niemcy stali na chodniku, tak, w stronę tego pola do nas. Powiedzieli, jak myśmy doszli, to oni powiedzieli, pokazali tutaj palcem, żebyśmy tu na ten chodnik stanęli. To myśmy stanęli, a ta kobieta została na polu, uklęknęła na kolanach i sparła się rękoma i ciężko dyszała. Tutaj Niemiec miał dwa kroki do niej. Podszedł, karabin strzelił. Ona upadła na twarz. W plecy jej strzelił? W plecy strzelił? Tak, w plecy. Ona upadła na twarz. A nas dalej wziął, kazał w tamtym kierunku iść. Mówił, że nas prowadzimy. Tak sobie myśleliśmy. Jedni do drugich cicho mówiliśmy. Tam nas rozstrzelą. A drugi no już mówi, i osoba druga mu, jak mieli rozstrzelić, to by tu rozstrzelił, bo tu leżą przecież trupy już. Jeśli nas prowadzą. Myśmy tak troszkę zwalniali, to ja dostałem karabinem troszeczkę, prawda, w kręgosłup. I żeby szybciej iść. No i poszliśmy. Może było ze 100 metrów od tego miejsca, 150. Tam była właśnie brama taka, która prowadziła. Wjazd był do tych warsztatów kolejowych, których w tej chwili już tam nie ma. Już coś innego jest pobudowane. Jak nas tam wpuścili, bo między sobą ci Niemcy coś, bo tam w bramie też Niemcy byli. Między sobą coś się porozumieli po niemiecku i kazali nam wejść. No ja dopiero do tej bramy, jak weszliśmy, to i nasze drogi się rozeszły, tych czterech osób. Każdy poszedł w innym kierunku. Ja wszedłem do tych warsztatów, a tam oblepione tak jak na stadionie ludzi, prawda, na tych trybunach, tamten naokoło, gdzie kto mógł, kto siedział, kto usiadł. I wszedłem, mówię, ja nie wiedziałem jeszcze wtedy, jak do tych warsztatów wszedłem, nie wiedziałem, czy mój ojciec żyje, ojciec i siostra i mój szwagier, czy nie. Bo jak nas zabierali z domu, to oni uciekli gdzieś, schowali się, zdążyli. To nie wiedziałem, myślałem, że może tu żyje, może tu w tym jest właśnie w tym obozie. Ale pytam się po nazwisku mojej siostry z Panińskiego, nikt się nie odzywa. Zapytam się, pytam się, może tak jak już męża się nazywa, prawda? No bo może z tego wszystkiego tu już zapomniała, jak się nazywa, sobie myślałem. Pytam się, Kowalska, mówię, bo nad męża Kowalska. O, tam ktoś, a tam ludzie sobie podawali. Takie nazwisko, także obeszło co całe te warsztaty i nareszcie ktoś się odzywa, Kowalska tutaj jest. To ja tam jakoś się przecisnąłem, pokazali mi ludzie gdzie, prawda? Tam się przecisnąłem, a okazuje się, to moja siostra teściowa była. Mówię, jak tu się znalazłeś? To i opowiedziałem samą historię właśnie. Jak to było? Mówię, chodź tutaj koło mnie, nigdzie się nie ruszaj, razem będziemy, a skończy się powstanie, będziemy na wolności, odnajdzie się. I ojciec, i Irka, moja siostra Irena była, i Bogdan, ten jej syn właśnie. Odnajdą się, mówi, no i będziesz miał ojca i siostrę, mówi. No i tak byliśmy, to była godzina, może jak na tego wzięli, to tych baraków. Może była godzina 5 rano, to już się rozwiniało w sierpniu. To koło godziny 10 powiedzieli, że przygotować się do wyjścia. Potem się przygotowali, by nas wyprowadzać. No ja tą bramą wyprowadzili, tu tą ulicą prowadzili, tym głębieniem, takim tą piaszczystą drogą. Tu do Górczewskiej doprowadzili, w Górczewską stronę Urlichowa, to całą szerokością jezdni szliśmy. A z lewej strony, z prawej Ukraińcy i Niemcy byli takie co 2-3 metry z karabinem, także nie było możliwości uciekać. Nas zaprowadzili na Urlichów, z Urlichowa na Jelonki i tam na Jelonkach był taki teren, dół wielki, ogromny, może 50 metrów długi, może te 30 szeroki i głęboki, tylko że trawa tam rosła, nie było wody. No i tam przyległe tereny były również trawą obrośnięte. Druty były takie, no jak można by porównać, bo kręcimy prawie, że i także nie było możliwości uciekać. Ja tam na tym właśnie siedziałem tam, to była godzina już, jak rano wyprowadzili, 10, może 12, siedzę sobie tam przy tej mojej siostry teściowej, a podchodzi jej kuzyn, to był Henik Marciniak i powiedział, z daleka mnie zobaczył,
To mówi twój ojciec, twoja matka, Irena. Nie matka, tylko twój ojciec, tylko Irena, siostra i Bogdan nie żyją. I zaczął mi opowiadać, jak oni właśnie zginęli przed szpitalem wolskim, bo on razem z nimi był cały czas, ukrywał się. Szpital na Płocku. Tak, i na tym salu na Płocku wejście do uczestnik. Jak oni się pochowali, potem ci bo tam z drugiej strony budynku był taki ogród owocowy, taki nieduży, to tam ci właśnie nasi mieszkańcy pouciekali, tam pochowali biedacze, oni weszli, to już pouciekali. I moja matka nawet powiedziała, jak nas wtedy, kiedy nas z podwórka zabierali, tą grupę całą, powiedziała, dobrze, że tata i Irka z Bogdanem uciekli, mówił, bo by to samo się stało, co my, by ich rozstrzelili. I on opowiadał, Henik, tak, twój ojciec mówi, kiedy was wyprowadzili, to uciekł tam na była strzelanina straszna po tym ogrodzie, bo oni wiedzieli, że tam ludzie się pochowali, ale nie wiedzieli, czy uzbrojeni, czy nie, także bali się po piwnicach chodzić, potem tylko tak kogo spotkali na wierzchu, na podwórku, to strzelali, prawda. Kule się sypały, mówię, tak jakby to grochem rzucał. I taka strzelanina była. I w międzyczasie ojciec mój się ukrył z Ireną, właśnie moją siostrą i szwagrem, i jeszcze kilku, do tego drewniaka, takiego segment drewniaka był, którego z trzeciego dnia spalili. I tam się piwnica została. I do tej piwnicy się tam jakoś weszli. I tam przetrwali tą całą strzelaninę. Dopiero jak oni, Ukraińcy, jakoś się wycofali tu z powrotem do ulicy Górczewskiej, uspokoiło się trochę, to się ściemniło prawie i oni przyszli do piwnicy tego budynku obok, który naszego stał. Ja mieszkałem na Gosnicy 19, na Gosnicy 17. Ten budynek był własnością właśnie teścia mojej siostry. I tam była, on był dobrze zbudowany, murowany, wybetonowany i tam do piwnicy weszli i tam przetrwali do następnego dnia rana. Ale jeszcze przed tym, znaczy oni do rana dotrwali i ten Heniek właśnie tam z nimi też był. Jak weszli do piwnicy, to oni jeszcze tam, ci Ukraińcy, pomyśleli, tam jeszcze nie strzelali, że tam ktoś może wyjść. I jak się wychodziło od wejścia z piwnicy na podwórko, zaraz parę metrów był płot taki drewniany, Ukraińcy tam z tyłu weszli tam na jakieś podwyższenie, karabiny wycelowali w wyjście do tego, z tej piwnicy, prawda, i czekali. A jeden z nich poszedł podszedł do tej piwnicy, jak wejście było, wziął snopek słomy i podpalił. Tam się troszkę dymu dostało do środka, mój szwagier wyskoczył, ale jeszcze miał pistolet przy sobie, wyskoczył. A oni jak w momencie, kiedy wyskoczył, to serię z karabinu maszynowego opuścili, poleciał parę kroków, upadł pod samym płotem. Oni już nie mogli go dobić, czy jak, tylko czekali na następny, prawda. Ale ranili go w nogi tak właśnie powyżej kolan, ranili. Ale po chwili krzyczy, Irka wody. No to ona złapała kubek wody, ale zatrzymali ją. Mówi, nie leć, mówi, chodź zobaczyć, co się dzieje. Zabrali takiego pomieszczenia w piwnicy i takie małe okienko było. I oni nie widzieli tego okienka, że ich się może obserwować. I jak i pokazali je, zobacz, tam stoją za płotem, wycelowane mają i ty zginiesz. Mówi, poczekaj, oni za chwilę mogą odejść, zobaczą, że nikogo nie ma, to wtedy go weźmiemy. To, no jakby wydawało się, że tak będzie robił. I potem oni się gdzieś zagadali, ona złapała ten kubek wody i wyskoczyła do niego i znowu serię z karabinu maszynowego puścili, znowu on też tak w nogi ranili. I ona upadła koło niego i we dwoje leżą. Już ani jeden nie krzyczał, ani jedna, ani druga już nic nie mówiła, cicho leży. A oni nie wiedzieli, Ukraińcy, czy oni żyją już potem, czy nie, czy już nie żyją, bo oni cicho byli potem, prawda? Bo bali się wyjrzeć, wystawić głowy, żeby nikt coś nie strzelił do mnie, prawda? I tak jeszcze posiedzieli, słoma się spaliła, nikomu się nic nie stało i odeszli. To wtedy, jak oni odeszli, to wzięli moją siostrę do piwnicy i mojego szwagra również. Opatrunek im zrobili, stare prześcieradła tam, pościel była w tym, ludzie powynosili, podwiązywali, żeby krew nie... I tak przetrwali do rana. Rano ktoś, 6 sierpnia przyszedł rano i powiedział tak, z tych mężczyzn, jakichś tam tych mieszkańców. Powiedział, słuchajcie, rannych przyjmują, bo widział, że rani
do szpitala na Płockiej tutaj. Przyjmują, ale tych zdrowych to rozstrzeliwują, tak powiedział. I powiedział tak, ci co wczoraj tych wzięli, wasze rodziny z podwórka, to nikt nie żyje, wszystkich rozstrzeliwi. To ojciec wiedział, że matka moja nie żyje, że ja nie żyję. Mówię, to co, ratujemy im życie czy nie? Bo ja jestem gotów, mówił ojciec, powiedział, żeby ich zanieść tam do szpitala. Powiedzieli, dobrze, ratujemy. I tamci też, bo tamtych rodziny też poginęli. Bo powiedzieli, że dzieci i kobiety nie będą rozstrzeliwać. I dlatego myśmy tam byli, nie uciekali. No i jak tak powiedział, no to my to niesiemy. I zrobili prowizoryczne nosze, moja siostra była ciężej ranna, nie mogła iść, na tych prowizorycznych noszach zrobili. Mój ojciec, i jeszcze jeden mężczyzna ją, skręcili do Gostyńską w Płocką i Płocką doszli do Górczewskiej. A mój szwagier był też ranny, ale mniej, także dwóch mężczyzn szło, on się opierał o ramiona i go prowadzili. Jak doszli do Górczewskiej, skręcili w lewo, tam takie wejście z Górczewskiej do szpitala, tej głównej bramy, taka oddalona, prawda? Ale jest tak od samej ulicy. A tam byli Niemcy, rozkroku stali i się przyglądali, jak oni ich niosą. Kiedy skręcili już tą uliczkę do szpitala z ulicy, to ten Niemiec z karabinu maszynowego serię puścił. Ojciec ranny był w nogi, tak jak szwagier mój i siostra. Jak był ranny, to upadł, puścił te nosze, ten drugi się zostawił nosze, a ten chłopak, który nam opowiadał, Heniek, zamian taki postaw, że udało mu się odskoczyć od nich i dołączyć do grupki takich 20 chłopów, którzy tam było, mężczyzn, i zasypywali te trupy, bo tam przed szpitalem były takie schrony przeciwlotnicze wykopane. Jeszcze z okresu, kiedy naloty były, tam się ludzie chowali. I to wykorzystali jako prowizoryczne groby w tej chwili. I ci, co tam rozstrzeliwali przed szpitalem, od razu ta grupa zasypywała, prawda? No i mówi, on tam do tej grupy dołączył i zaczął zasypywać rękoma i to, on to wszystko widział, dlatego mi potem opowiedział, się przyglądał. I mówi, potem jak ojciec upadł, siostra leżała na tych noszach, jego i tych dwóch mężczyzn, to prowadziło mojego szwagra i jego, tego Bogdana, taki murek był przed szpitalem i dłużył, pod tym murkiem też po kilka osób mogli rozstrzelać. I kazali im pod ten mur iść, że na rozstrzał. Jak siostra widziała, że on idzie na rozstrzał, bo myślała jeszcze, że czasami, że ją może do tego szpitala przyjmą, prawda? I to zaczęła strasznie krzyczeć. To mówię, to podszedł Niemiec, na nią stanął i strzelił prosto w usta. I rzucili ją, zaniesie rzucili do tego schronu przedmiotniczego ogrodu. A tamtych mówi, potem widziałem, jak ich rozstrzelili też zasypali tych wszystkich zdrowych, a mojego ojca mówi, wzięli rannego, tu był silny, tylko w nogi rany, nie mógł chodzić. Kazali Niemiec wziąć tak, że jeden wziął za nogi, drugi za ręce, ojca zanieśli i rzucili tego dołu żywego po prostu. No i kazali zasypywać, a mieli tylko jeden szpadel, a tak to rękoma zasypywali, to ojciec poczuł, że ziemi dużo na niego zaczyna się dłużyć, zaczyna się rozgrzybywać, bo po prostu tutaj był silny jeszcze, a tylko nogi nie mógł. Bo tu podszedł Niemiec jeden do jednego z tych 20 mężczyzn, kazał go uderzyć szpadlem, żeby go zamroczyć, nawet go nie chciał zastrzelić, tylko żeby zamroczyć. On się zbyt długo zastanawiał, wahał się, ten mężczyzna to wyjął pistolet i strzelił w niego, ten upadł do tego rowu i szpadel dał drugiemu. Ty to zrób, mówię. Ten drugi dopiero widział, co się dzieje. Odwrócił się, uderzył ojca szpadlem w głowę. Ojciec stracił przytomność i wtedy go zasypali. Żywcem go zasypali, nieprzytomnego. I na tym skończył opowiadanie.